Witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale Lakardum, gdzie wspólnie sobie obejrzymy i skomentujemy super zabawny program paradokumentalny, czyli Trudne Sprawy. A bo nie, pójdę po monsterka. Co tu kamera robi? Ja coś nagrywam? Ten akurat odcinek został wysłany mi przez moich kochanych widzów. Z jakiegoś powodu nagle w ciągu jednej godziny dostałem ze 30 wiadomości od różnych widzów pod tytułem Paweł skomentuj trudne sprawy odcinek 1032. Więc wiecie, no kocham swoich widzów. Wcale nie wyobrażam was sobie jako skarbonki, które trzeba bardzo mocno potrząść, żeby wypadły pieniądze z was. Wcale tak sobie was nie wyobrażam. I spełnię waszą prośbę, obejrzymy dzisiaj ten konkretny odcinek Trudnych Spraw. Na początek jak zawsze łapka w górę, subskrypcja, a także zapraszam na mojego Instagrama nowego. To jest mój nowy Instagram, wow, jaki ładny i nowy ten Instagram, wow. I zaczynajmy. 57-letnia Alina Nowacka jest rencistką i mieszka razem z synem Fabianem. Okiem Fabiana? To ty z więzienia wyszedłeś? Kobieta 5 lat wcześniej straciła męża i zaczęła chorować na serce. Dlatego przeszła na rentę. Byłam dumna z syna, że skończył germanistykę i założył jednoosobową agencję tłumaczeń. Po nagłej śmierci męża, to on był moją jedyną rodziną i uważałam, że łączy nas wspaniała więź. Cieszyłem się, że mieszkam z matką. No Fabian, ja ci przepraszam bardzo, ale kto by w wieku 36 lat nie cieszył się, że mieszka z matką? Przecież to jest zajebiste! Ale ona musi sobie jeść dobrego jedzonka od mamusi. Zazdro, stary, naprawdę zazdro. Gdyby moja mama się nie obraziła na mnie, nie wykreśliła mnie z testamentu i nie wyrzuciła z domu, to też bym z nią mieszkał i sobie jadł takie dobre obiadki. Też bym tak robił. W domu miałem idealne warunki do pracy. Ciszę, spokój, no i pyszne obiadki, które mama codziennie szykowała. Pewnego dnia Alinę odwiedziła koleżanka z dawnej pracy, 46-letnia Sabina Wolszczak. Obie kobiety pracowały kiedyś w osiedlowej bibliotece. Sabina zaczęła opowiadać Alinie o planowanym weselu swojego syna Marka i o tym, że niedługo zostanie babcią. Fabian tak wyjrzał zza rogu z tym wzrokiem takim pełnym pożądania. O dziwo, nie patrzył się wcale na koleżankę mamy, tylko na jedzenie, które leżało na stole. Gratulowałam przyjaciółce, że niedługo zostanie babcią, ale w głębi duszy bardzo jej zazdrościłam. Jej syn był taki młody, a już zakładał rodzinę, a Fabian dobiegał 40, a dziewczynę miał ostatnio na studiach. Proszę pani, ale nie wiem, czy to dobrze. Syn pani koleżanki ma dopiero 17 lat i ma dziecko, to chyba nie jest dobrze. 2 godziny później Sabina pochwaliła się Alinie, że założyła konto na portalu randkowym. Zaproponowała też, aby Alina w tajemnicy przed synem założyła profil na tym samym portalu dla Fabiana. Może głupie pytanie, może głupie, ale proszę odpowiedzcie mi w komentarzach. Czy Fabian ma na sobie strój Misty z Pokemonów? Też się często przebieram za różne rzeczy. Ostatnio byłem przebrany za zioło. Dzięki temu będzie mogła znaleźć dla niego odpowiednią partnerkę. Ja miałabym zakładać swojemu synowi konto na portalu randkowym? Jednak Sabina przekonała mnie, że to jedyny sposób, żeby poznał jakąś miłą kobietę i wreszcie się usamodzielnił. Obiecałam jej, że się nad tym zastanowię. Ja miałam zakładać synowi konto na portalu randkowym? Straszny pomysł, ale Sabina mnie przekonała. Alina, to dobry pomysł. Okej, Sabina, przekonałaś mnie, załóżmy. Następnego dnia Alina postanowiła posłuchać rady przyjaciółki i spróbować pomóc synowi w znalezieniu partnerki. Aby to zrobić, zaprosiła do siebie Sabinę, wraz z którą zakładają mu profil na popularnym portalu randkowym. Grindr! To taki burger w Burger Kingu. Ale też portal randkowy dla gejów! Stay! Wysyłaj. O, proszę. Nie no, proszę cię, no. Co? No, dobrze wyszedł, on nie lubi sobie zdjęć robić. Tłumaczyłem wam już wielokrotnie. Ze mną jest ten problem, że ja nie mogę założyć konta na portalu randkowym, bo właśnie na każdym zdjęciu wyglądam mniej więcej tak jak Fabian. Tylko że Fabian ma tam trochę jakieś tam bitry i śmietany na twarzy. Ja na każdym zdjęciu stoję z blokiem sera, który jem akurat, który akurat gryzę jak jabłko. A ty nie widzisz, co on ma na brodzie? Patrz, czy on ma kawałek loda? Szukaj, dawaj. Dobra, to następne szukamy. Okej. Okay. Najlepiej, żeby była twarz widoczna, tak? Proszę, o, to jest ładne, patrz. W parku zrobione, zobacz. Nie, no ale no, uśmiecha się. Ale on ma wyglądać tajemniczo, daj spokój. No, ale on się nie lubi uśmiechać, a tu się uśmiecha, zobacz. Szukaj inne, nie. Ma wyglądać tajemniczo, dajcie mu Fedorę.
który tak będzie tipował, jak będzie widział ładną panią na ulicy. Tip. O, niezłe. To jest dobre. Trochę nieostre. Tylko wiesz co, poczekaj, ja ciebie tutaj wytnę. I troszeczkę mu poprawię, skoryguję policzki, bo ma czerwone i nos mu się świeci. Tak. I takie zostanie, tak? O, no widzisz, dobrze. Jakie fajne, tak. Już. Ja tutaj wytnę, trochę tutaj Fabiana przybliżę, skoryguję policzki, poprawię tutaj cerę. Wiesz co? Dobra, nieważne, usunę to zdjęcie, łatwiej będzie wstawić zdjęcie Johnny'ego Deppa, okej? Okay? Wstawimy zdjęcie Johnny'ego Deppa! Przycięłam, dodałam i teraz co o nim napiszemy? Cześć, mam kanał na YouTubie, dzieci wyzywam w internecie. No, że bardzo przystojny, wykształcony. Ty już nie przesadzaj z tą urodą. Ja napiszę może o niebanalnej urodzie, inteligentny, spokojny, wykształcony. No to napisz przystojny, ale bez tego bardzo. Gdy twoja matka mówi, że no on jest przystojny, ale nie bardzo, dobra, nie bardzo, usuń to bardzo. I wyobrażam sobie, że dostaję w tym samym czasie, Fabian gdzieś tam obok stoi i podsłuchuje matkę i jej koleżankę i łezka mu spływa z oka. Kogo szukamy? Szukam grilla, który jest kobietą, gra dużo w gry wideo. No, że tak od 23 lat, no po studiach, żeby była. Alina, do cholery jasnej, ty widziałaś swojego syna Fabiana? Widziałaś? Nie stawia takich wymagań. Napiszę po prostu, że szuka kobiety, okej? Okay? I nic więcej. Wystarczy, to i tak jest dużo. Poczekaj, miło inteligentną w przedziale od 28. No nie, no 25 chociaż. Kurwa, ale jak ja te widzę, te pierniczki w czekoladzie na stole, ja pierdzielę, bym zjadł sobie, Boże. Do 35 lat. Dobrze, i teraz cel znajomości. Mamy tak, przyjaźń, dłuższy związek, małżeństwo, seks. No absolutnie nie seks, absolutnie. Sabinka, w kategorii seks wpisz tak, posiadam. To znaczy co, to dłuższa znajomość i małżeństwo, ale bez seksu, tak? Absolutnie bez. Nie podobały mi się uwagi Sabiny na temat Fabiana. Ale wiedziałam, że koleżanka chce dobrze. Postanowiłam nie komentować tych docinek i zdać się na doświadczenie młodszej koleżanki. Zobacz, jest już pierwsza kandydatka na psa. No widzisz, ten twój Fabianek ma branie. Nawet sobie nie zdaję sprawy, jak kobiety za nim szaleją. Nie, wiesz co, absolutnie, tej kasujemy, blokujemy. No, ale co, dlaczego? Nie, takiej synowej to na pewno nie chciałabyś mieć. No, ale co ci tam napisała, no mów. Nic nie napisała. No jak to nic nie napisała, no chcę zobaczyć. Zdjęcie wysłała bez stanika i napisała, to co, dziś u mnie wieczorem czy u ciebie? Wow. Bez rejestracji, bez podawania numeru karty kredytowej? Ale przecież to się w ogóle w głowie nie mieści, te kobiety są zdemoralizowane. Poczekaj. Następna napisała. No. Poczekaj, o, ta jest nawet dość ciekawa, zobacz, patrz. Barbara, lat 35, o zobacz, blondyneczka, ładne niebieskie oczy. To jest, słuchaj, własna działalność gospodarcza, zobacz. No. Dobrze, nie będzie ciągnęła pieniędzy od Fabianka. No, ale wiesz, no masz rację, no nie pomyślałam o tym, no zobacz. Dobrze, okej. Okay. Okej. Umówiona, jutro po południu w naszym bistro na osiedlu. No ale jak ją umówiłaś, że on nic o tym nie wie, to jak ją umówiłaś? No co, no pójdziemy, zobaczymy, co to jest za dziewczyna, a jak będzie okej, no to wtedy mu o wszystkim powiesz. Następnego dnia Alina Nowacka wraz z Sabiną Wolszczak udają się do małego osiedlowego bistro, w którym zamierzają sprawdzić pierwszą kandydatkę na dziewczynę dla Fabiana. Dobrze, usiądź sobie na środku, a ja może... O! Tu pod ścianą, dobrze? Okej. Okay. Ale co to, pokłóciłyście się jakoś, czy co? Może tak osobno siadacie? Nie. Widzisz, syn mojej koleżanki za 4 lata kończy 40 lat. No i cały czas z mamusią mieszka. Jest jeszcze młody. Zgadza się, po pierwsze ma pani rację, jest jeszcze młody. A po drugie powtórzę, kto by z matką nie chciał mieszkać? Jest zaj... Cię. Wszystko na tacy podane, pranko zrobione, jedzonko, pychota! Po tym odcinku spróbuję się skontaktować z moją mamą i się spytam, czy mnie znowu wpisze do testamentu. Dla ciebie to on zawsze będzie młody. Założyłyśmy mu konto na takim portalu randkowym. No i dzisiaj testujemy pierwszą kandydatkę. On w ogóle wie, że założyłyście mu jakieś konto? Jeszcze nie. Ale spokojnie. Dowie się w odpowiednim momencie. Dzień dobry. Dla pani kawa, herbata? A może da się pani skusić na coś słodkiego? Zaraz coś zamówię. Chciałam zapytać, czy przypadkiem nie było tutaj mężczyzny 30-kilkuletniego. Taki ultra przystojny mężczyzna prawdopodobnie krzyczy co chwilę coś o Pokemonach i o tym, że złapie je wszystkie. Nie było go gdzieś tutaj? Nie było? Trochę się spóźniłam. Możliwe, że on był tutaj, w międzyczasie przyszedł i poczekał chwilę, wyszedł. Nie, nie było go. Proszę spokojnie zapoznać się z kartą, ja zaraz podejdę, dobrze? Dobrze. Nie mogłam uwierzyć, że kobieta, która przyszła na randkę z Fabianem, była niemal w moim wieku. Nie rozumiałam, jak można tak oszukiwać.
Dzień dobry. Ja chciałam o coś zapytać, mogę? Byle szybko, bo zaraz mam randkę. 36 lat, brunet, tłumacz języka niemieckiego. Zna go pani? No mogę powiedzieć, że nawet bardzo dobrze go znam, bo jestem jego mamą. No to dobrze, mamy od razu poznanie teściowej z głowy, no nie? Mamo? Mamo? A gdzie on jest? Mój Fabian został w domu. Ja się umawiałam z kandydatkami, a potem on ewentualnie. To w takim razie kto do mnie pisał, że chciałby się ze mną umówić, że jestem jego ideałem blondynki? W takim razie kto do mnie pisał, że jestem jego ideałem blondynki i że kocha moje stopy? No możliwe, że to ja byłam. No i ja z panią korespondowałam razem z koleżanką. Ale pani napisała, że ma 35 lat. A mnie się wydaje, że ma pani trochę więcej. Nawet bym powiedziała, że dużo więcej. To skandal, w życiu czegoś takiego nie słyszałam. Żeby ktoś wysyłał własną matkę na randkę, bo sam się boi przyjść. Hey, what the fuck? To jest taka opcja w ogóle? Jest taka możliwość? Wysyłać swoją własną mamę na randki? I ja wtedy nie musiałbym się męczyć i stresować przed randką? Następnego dnia przy obiedzie Alina postanawia opowiedzieć synowi o portalu randkowym. Ma nadzieję, że młody mężczyzna sam postanowi spróbować swoich sił w kontaktach z kobietami. Wyglądaj, bo on jadł suchy makaron. Człowiek kultury widzę. Rzuciłeś moje zdjęcie na portal randkowy? No oczywiście! No oczywiście, że tak, kochany synku mój, ty Fabianku. A jeżeli nie znajdziesz dziewczyny w najbliższym czasie, to zacznę sprzedawać twoje ciało. I będziesz zarabiał na swoje utrzymanie, gnoju. Ładne zdjęcie i opis też ładny. Sam zobacz. Fabian, przystojny, inteligentny, spokojny, bez nałogów. Jego jedynym nałogiem jest bycie cool. To ja? No oczywiście, że ty. Sabina mi trochę pomogła. Ty wiesz, ile kobiet do ciebie pisze? Napisałyśmy, że jesteś przystojny, inteligentny, wykształcony, bez nałogów. No i teraz nie musisz się już niczym zajmować. Ja wszystko zorganizuję, umówię cię na randki i powiem ci tylko, kiedy je masz. Nie ma w ogóle takiej możliwości, ja sobie nie życzę żadnego umawiania z kobietami. Matka z każdym, tylko nie kobietą! Ale Fabian, nie mów tak do matki, tu chodzi o twoją przyszłość. Musisz poznać jakąś miłą dziewczynę. Fabian! Fabian, nie dojadłeś, wracaj, zabierz talerz do pokoju chociaż. Fabian, tu chodzi o twoje życie! Fabian od małego był uparty, ale ja znałam jego słabości i postanowiłam je wykorzystać. Parę dni później, rodzina, kolacja. Fabian wychodzi ze swojego pokoju, żeby zjeść sobie kolację z rodziną, a tam jakiś pijany wujas już drze mordę. A kto to wyszedł ze swojej jaskini? No zapraszamy! Najgorsze absolutnie przeżycie z mojego dzieciństwa. Do dzisiaj nienawidzę tego wujka. Napiszcie mi, kochani, w komentarzach. Nie mogę być jedyny. Wam też się tak zdarzało, tak? Że tak wujek pijany gadał, prawda? Nie byłem jedyny! Kolejnego dnia Fabian obrażony wychodzi ze swojego pokoju, mając nadzieję, że dostanie ugotowany jak zawsze przez matkę obiad. Tym razem jednak czeka go niespodzianka. Pusty? Tak, pusty. Ale to co, to ziemniaki się jeszcze gotują? Nie. A, kluski będą, tak? A z sosem czy bez? Nie, żadny klusek. Ani kluski, ani makaron, ani ryż. Ale to co, to sama zupa będzie? Nie, obiadu nie ma i nie będzie. Zamówimy! Ale to co się stało? Źle się czujesz, tak? Nie, ja się czuję bardzo dobrze, ale nie jestem twoją kucharką. Zamów sobie coś, pizzę albo coś innego, masz pieniądze, zarabiasz. A ja nie dość, że gotuję, to jeszcze robię wszystko, żebyś ułożył sobie życie. Czy ty to doceniasz? Nie. Wow. Ja tutaj byłem nastawiony na to, że się pośmiejemy z Fabiana, że taki wiecie, taki przegryw, bez dziewczyny, pieniędzy, domu, własnego mieszkania, bla, 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 bla. A tutaj się okazuje, że Fabian no, jest krok do przodu przede mną. Ma pieniądze chociaż. To Fabian mógł się ze mnie teraz śmiać, że to ja jestem przegrywem. A potem panowie montażyści się dziwią, że Paweł, dlaczego nie dajesz pieniędzy nam? Nie płacisz. Jak ja sam nie mam pieniędzy. Montowanie filmów La Carnuma to obowiązek i przyjemność, ale darmowa, nie płaćcie za to. Bo to wy powinniście mi płacić za tą przyjemność. Ale ja nic nie zrobiłem. A wrzaski, obrażanie się to mało? Założyłam ci profil na portalu randkowym, żeby ci jakoś pomóc? I czy usłyszałam jakieś podziękowanie? Żadnego! Bo ja nie chcę być na tym portalu. A ja nie chcę już gotować niewdzięcznemu synowi. Co ci szkodzi spotkać się od czasu do czasu z jakąś miłą dziewczyną na kawie? To jak już się spotkam z tą dziewczyną na tej kawie, to obiady znowu będą? No,
może zrobię pulpeciki albo bigosik. Naprawdę? No, to zależy od ciebie. Wiesz, dziewczyna, którą ci wybrałyśmy z Sabiną, ma na imię Dominika, 27 lat, szczupła, długie włosy. Spodoba ci się? Nie wiem. Dawno nie byłem na randce. No wiesz, to nie musi być od razu randka, wiesz, no może być zwykła kawa. Umówię cię z nią w bistro u Adama, przecież go znasz, to niedaleko. Zresztą pójdę z tobą, żeby ci było raźniej. Jak to? Ach tak, receptura na absolutnie w 100% udaną randkę. Udział mamy. No ale nie denerwuj się, przecież nie będę tam podsłuchiwać. Siądę przy innym stoliku i będę tylko obserwować. To ile mam mieć tych randek? No, gdzieś 4 w tygodniu. Jestem absolutnie w tym zakochany, że Fabian najpierw spróbował zjeść powietrze. Próbował tak nabrać to powietrze trochę na widelec, ale ogarnął jednak, że nie da rady, nie najeść powietrzem i dopiero wtedy postanowił zdecydować się na to, że pójdzie na tą randkę. Tonący brzytwy się chwyta, no nie? Musiał spróbować chociaż. To znaczy, że zgadzasz się na te randki? Zgadzam się. Ale po pierwsze nie za wiele w tygodniu, a po drugie teraz do każdego obiadu ma być deser. Ja też mam swoje warunki. Ja od razu wiedziałem, że to jest człowiek kultury, ceniący się. Fabian, jak ja cię teraz szanuję, nawet nie wiesz. A to pranie to ma nie tylko być wyprane, ale także wyprasowane, mama, od teraz. No dobrze, to idź do kuchni. Tam jest rosół jeszcze ciepły. Widać, że matka ma naprawdę doświadczenie w pokerze. To był idealny blef. Ja się nawet na to złapałem. Byłam pewna, że Fabian świetnie wypadnie na randce. A potem będą kolejne i kolejne. I może w końcu się wyprowadzi, bo nowa dziewczyna na pewno go do tego namówi. Następnego dnia Alina przyprowadza swojego syna Fabiana na randkę, którą zaaranżowała mu w osiedlowym bistro prowadzonym przez jej znajomego Adama. Pojawia się również Sabina, która bardzo chce pomóc przyjaciółce i jej synowi. Okej, mama, koleżanka mamy, to jestem zdziwiony, że się trzech cioci nie zaprosiła. Ojejku, co on ma na sobie? No najlepszy garnitur, jaki ma. Nie, nie, ale ten krawat to trzeba zdjąć, wstań. No ale z krawatem będzie bardziej elegancko. A mi się z kolei ten krawat podoba, jest taki bardzo quirky. Teraz to jest modne, okej? Q-U-I-R-K-Y i to oznacza dziwaczny. Oj, dobrze, no może być elegancki, ale niech będzie na luzie. Tylko pamiętaj, w ogóle nie pokazuj, że ci na niej zależy. Masz być tajemniczy, zupełnie tak jak James Bond i żadnego całowania w dłoni. Generalnie najlepiej na pierwszej randce według koleżanki udawać, że się nienawidzi drugiej osoby. Spluń na nią, kobiety to kochają. Ale przecież nie może być taki rozchełstany. Nie, ale wiesz, tą marynarkę też trzeba zdjąć. Poczekaj, dawaj. O, pokaż się. Nie garb się. Weź, nie dmów w tym nosie. No, no cały czas mu to mówi. Wciągnij brzuch. Bardzo dobrze. Słuchaj, jeszcze jedna rada. Usiądź sobie, usiądź. Jak będziesz pił z filiżanki, nie odginaj tego palca, dobrze? Ja nie wiem, o co pani chodzi. Ja zawsze odginam palec i proszę, jak jestem szczęśliwy, mam dużo kobiet. Ja jednak zegnę ten palec. No i żadnego rechotania, błagam cię, żadnego rechotania, kiedy dziewczyna będzie opowiadała dowcipy, tak? Po prostu subtelnie się uśmiechaj, tak? Dobrze, kwiaty są, będzie dobrze, nie martw się. No, powodzenia. Fabian wyglądał bardzo elegancko i byłam pewna, że Dominika będzie im zauroczona i zaczną się regularnie spotykać. Fabian Nowacki? To ja. Cześć, Dominika Mazur. Mieliśmy się dzisiaj spotkać. Chyba tak. Dlaczego on jej krzesło, a nie krzesło? Krzesło. Krzesło. Dzień dobry. Na co państwo macie ochotę? Ja na sernik. Dla mnie espresso. Espresso i sernik. Już podaję. A różę miałem dać, proszę. Odwrotnie. Do góry, proszę. Ojej, jaka śliczna, dziękuję. Rozumiem, czemu wysłaliście mi ten odcinek, widzowie. Rozumiem. Nienawidzę was wszystkich. Moje skarboneczki, które będą trząsł wam, już pieniądze będą wypadać z was. Przepraszam cię, ja właśnie wracam z jogi. Cudowny relaks. Ty pisałeś, że biegasz. Maratony, półmaratony? Na tej aplikacji randkowej, na której cię widziałam, której nazwy nie możemy oczywiście powiedzieć, też było napisane, że budowałeś sierocińce na Księżycu. To prawda? Tak! Ja? No... Ja zaczęłam rok temu, teraz już chodzę codziennie. Najlepsza jest hatha yoga. Na pewno.
Próbowałam też biegać, ale joga jest zdecydowanie lepsza dla mnie. Spokojnie, Fabian, z tym sernikiem. On nie żyje, on ci już nie ucieknie z tego talerza. Spokojnie. Wiesz co, przypomniałam sobie, że jeszcze muszę coś załatwić, więc muszę się zbierać. Nie ma sprawy. Przepraszam. Tak? Czy mogłabym zapłacić za kawę? Oczywiście. Natomiast mamy awarię terminala płatniczego. Można płacić jedynie gotówką. To niedobrze, wiesz, bo ja mam tylko kartę ze sobą, ale to może zapłać za mnie, ja ci kiedyś tam przy okazji oddam. Dziękuję. Ale, ej, Kwiatek! Dopiero to do mnie trafia, że ja w identyczny sposób się zachowuję jak Fabian na randkach. I się cały czas dziwię, czemu jestem samotny. Dopiero teraz to do mnie trafiło. Byłam załamana tym, jak zachował się Fabian. I uświadomiłam sobie, jak bardzo musi się zmienić, żeby jakakolwiek kobieta go zechciała. Paweł, obejrzyj ten odcinek! Śmiesz się o kolesiu takim grubym, takim samotnym, to jak ty! Obejrzyj! Na początku myślałam, że wyswatanie syna mojej przyjaciółki no, nie będzie jakimś wielkim problemem. Ale po tym, co zobaczyłam, uznałam, że Fabian potrzebuje więcej lekcji, ponieważ kompletnie nie radził sobie z kobietami. Następnego dnia, gdy Alina próbuje przekonać syna, żeby zmienił styl ubierania się, do jej mieszkania wpada przyjaciółka z prezentem dla Fabiana. Wołaj! O, Fabian! Fabian, chodź przymierzysz nową koszulę! Umów się, jeżeli Fabianowi się nie spodoba ta koszula, to ja ją wezmę. Pytacie pewnie, ale Paweł, po co ci tyle ubrań, po co ci tyle koszul i tak dalej, i tak dalej. No, ale jak to po co? No, użyję, to potem wyrzucam ją, tak? Wybierzecie te ubrania potem? I znowu je zakładacie? Wy jacyś biedni jesteście? Jeśli mi powiecie, że telefony też ładujecie, czy coś w ten deseń, a nie wyrzucacie i kupujecie nowe. Nie wyjdę! Co nie wyjdę? Może włoska koszula cię nie interesuje, ale włoski deser już tak. Mam tiramisu. Tiramisu? Fabian, chodź! Chodź, nie uciekaj! Chodź, 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 mam coś dla ciebie. Oj, chodź, nie ociągaj się. Rozbieraj się. Ściągaj to! Mama mi mówiła, że takie rzeczy dzieją się takim ładnym chłopcom jak ja w dużym mieście. Ubieraj. Tutaj daj rękę, o tak. Au! Ojej, przepraszam, przepraszam, zadrapałam cię. No, nie martw się, do wesela się zagoi, dobra. Wciągaj brzuch! No wciągaj! No wciągnąłem już. Długo jeszcze. Ty no, młodzieżowa, fajna, prawie no, dobra, prawda? Fajnie, całkiem dobra, tylko nie możesz wypinać brzucha. No, elegancka. Słuchaj, jeszcze jedna lekcja. Pamiętaj, kiedy umawiasz się z dziewczyną, 10 lat młodszą, to musisz mówić językiem młodzieżowym, rozumiesz? Dobra, dobra. Gdzie to tiramisu? No już ci przyniosę. Tiramisu było kłamstwem. Ciasto było kłamstwem. Dwa dni później, gdy Fabian ma wizytę u fryzjera, Alina po zrobieniu drobnych zakupów wraca po syna do salonu, kiedy widzi, że woła ją Adam Drozdowski, właściciel bistro. Sympatyczny mężczyzna wypytuje o postępy Fabiana w randkowaniu. Jeśli zaczął już randkować, to myślę, że w końcu spotka jakąś miłą dziewczynę. A może... Może ty byś zaczęła randkować? Ja? Ale nie mam z kim. Na przykład ze mną. Sabina mi mówiła, że od 5 lat jesteś wolna. Ja jestem od 14 lat rozwiedziony. Może byśmy razem wypili kawę, pogadali, pośmiali się. Ale... Jesteś bardzo atrakcyjną kobietą. Zawsze chciałem ci to powiedzieć, ale nigdy nie było okazji. Para dokumentów to jest tak łatwo pokazane, tak? Że się podchodzi do kobiety i mówi jej się, że o, zawsze mi się podobałaś, ładna była, jeszcze pójdziemy na randkę. I ona zawsze się wtedy zgadza, tak? W prawdziwym świecie to tak nie działa. Wielokrotnie, gdy jestem gdzieś w Warszawie na mieście, na przykład widzę jakąś kobietę, która wyjmuje pieniądze z bankomatu, to ja do niej podchodzę tak od tyłu, tak po cichu i ją delikatnie całuję w szyjkę, tak? Podobno kobiety to kochają. Zaczynają wrzeszczeć, bić mnie torebką, uciekają w ogóle. Nie rozumiem, o co im chodzi. Bardzo mi miło, naprawdę. Czyli co? Zgadzasz się? Zaskoczyłeś mnie, ale tak, zgadzam się. Byłam w szoku, że Adam wyznał, że mu się podobam. Przecież to Sabina ostatnio była w jego bistro taka wystrojona. Musiałam się upewnić, czy nie będzie jej przykro, że on wybrał mnie, a nie ją. Dwie godziny później Alina je obiad z synem, nie zdradzając mu, że za chwilę będą mieli znowu gościa. Cześć, Fabian!
Matko, człowieku, co ty robisz? No przecież miałeś przejść na dietę, no! Kurwa, gołąbki? Ale pani Sabino, on gołąbki je! Gołąbki w większości to kapusta! Kapusta to warzywo! Warzywa są zdrowe! A nie wspomnę też o ziemniakach, które też są warzywami! I też są zdrowe w takim razie! Technicznie rzecz biorąc, on na diecie jest! No próbowałam go przekonać, ale to nic nie dało! Ale zostaw to! Zostaw to, nie jedz już! Mam coś dla ciebie! Przyniosłam ci kilka takich sportowych drobiazgów. Sportowych? No sportowych są! No powiedziałeś, że nie lubisz chodzić na siłownię. No to będziesz ćwiczył w domu, tak? Czekaj. Proszę, trzymaj. Dobra, masz. Trzymaj te ciężarki. Pani Sabino, przecież to nie ma co... O kur... Mam dla ciebie ćwiczenia na mięśnie brzucha, wstań. Ale no jestem po jedzeniu. No to co z tego, przecież nie będę ci kazała od razu robić 100 brzuszków. Wstawaj. Ściągnij koszulę, bo zapocisz. Wstań, nie ociągaj się. Ściągnij tę koszulę. Czy mnie tylko dziwi, że pani Sabina przy prawie każdej możliwej okazji rozbiera Fabiana? Just saying. Okej. Kładź się. Na plecy. Raz, dwa. Okej, nogi wyciągnij. Wyciągnij nogi. Ręce pod głowę, tu na kark, dawaj. Okej, dobrze! I teraz robimy brzuszki, dawaj! I... No, dawaj, raz! Dobra, było, raz! Nie dam rady. Dasz radę, dawaj, dawaj dwa! Dawaj, podciągaj się! Dwa! Ty zobacz, Alina, jakie on ma mięśnie fajne! Mięśnie? Dwa! To mięśnie! Dawaj, 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 dwa! Jakie mięśnie? Gdzie ty widzisz tu jakieś mięśnie? No może trochę ukryte, ale są tam na pewno. Pani Alinko, proszę, to pani dziecko jest! Niech go pani tak nie ciśnie! Że Fabian żadnych kompleksów nie ma, gdy jego matka mówi: on ma mięśnie? Czekaj, okulary założę, przyjrzę się. No nawet w okularach żadnych mięśni nie widzę. Dawaj, Fabian! Cieszyłam się, że kontynuowałyśmy pracę z Fabianem. Przy okazji postanowiłam Sabinie powiedzieć o zaproszeniu od Adama. Godzinę później, gdy Fabian bierze prysznic, Alina wyznaje, że dostała zaproszenie na randkę i zwierza się ze swoich obaw, czy nie wchodzi przyjaciółce w drogę. Wydawało mi się, że tobie też się zaczął podobać. Ależ skąd, Alu? To jest mój dobry kumpel, dziewczyno. My się znamy już naprawdę długo, wiesz. On mi dużo pomógł, kiedy przechodziłam przez rozwód, wiesz. Zwłaszcza, że sam miał tego rodzaju problemy, wiesz, o, to 14 lat temu, nie? Tak mi właśnie wspomniał. No. I wiesz, co jeszcze powiedział? Że jestem bardzo atrakcyjną kobietą. No, ja widzę, że on co? Wpadł ci w oko, podoba ci się? No tak, ale on jest ode mnie młodszy 7 lat. Ale jakie to ma znaczenie? Ala, no przecież ten facet jest przystojny, inteligentny, z poczuciem humoru, prawdziwy dżentelmen. No tak, ale wiesz, ja nigdy nie przypuszczałabym, że on chciałby, wiesz... Wiesz, ja mam prawie 60 lat. 57? Ja nie rozumiem, w czym ty widzisz problem, no. On ci się podoba, ty się jemu podobasz. To dobrze, że zaczęłaś randkować tak jak Fabian. Wiesz, jeszcze nie zaczęłam. Mam pewne wątpliwości. No i znowu wątpliwości. Dobra, kiedy ta randka? Jutro wieczorem. Już jutro? To może i Fabian w końcu zacznie się umawiać. No to co, pani Alinko? Może teraz w ramach zadośćuczynienia dla Fabiana pani też przejdzie na dietę i zacznie ćwiczyć przed tymi randkami i się inaczej ubierać, co? Bo Fabian musiał! A gdyby był sobą, to by na pewno zadziałałby od razu, gdzie dziewczynę wyrwał, tak? Bo trzeba być sobą zawsze. Nie Majdanem. Ani Dodą. Bądź sobą. I tylko sobą. Ale on jeszcze nie wie i nie wiem, jak mu to powiedzieć. Ale w czym widzisz problem? Przecież od śmierci jego ojca minęło 5 lat, tak? Ty masz prawo ułożyć sobie życie, dziewczyno. Byłam tak przejęta planowaną randką z Adamem, że nie mogłam spać w nocy. Syn był zaskoczony, ale wyjaśniłam mu, że mam prawo układać sobie życie tak, jak chcę. No tym bardziej, że on na pewno znajdzie sobie jakąś dziewczynę i niedługo się wyprowadzi. Następnego dnia Alina zjawia się w bistro Adama tuż po zamknięciu. Jest bardzo stremowana przed randką ze swoim znajomym, który ma szansę stać się dla niej kimś dużo bliższym. Bliskim znajomym? O, jak tu pięknie! Wszystko dla ciebie. Nawet ciasto upiekłem dla ciebie. No, nie chwaląc się, świetnie gotuję i piekę. Proszę. O, dziękuję ci bardzo. Siadaj, proszę.
Nauczyłem się gotować, kiedy żona ode mnie odeszła i zostałem sam z małym dzieckiem. To jest ponownie najlepszy okres na naukę gotowania, gdy żona odchodzi od kogoś. Jak jest jakikolwiek poradnik gotowania, to zawsze te poradniki zaczynają się od słów no. To generalnie krok pierwszy to musi od ciebie żona odejść. Potem przygotowujemy cukier puder. A teraz? Kasia ma 20 lat i studiuje w Holandii. Gratuluję, co studiuje? Fotografię. No. Fabian, co się stało? Co ty tu robisz? Bo jest już 8, a ja o 7 zawsze jem kolację. Z każdą sekundą ten program się staje coraz dziwniejszy. Zostawiłam ci kanapki pod talerzem. Ale miała być jajecznica, no przecież sam jej nie zrobię. I przyszedłeś tu tylko dlatego, że nie masz jajecznicy na kolację? Dzwoniłem do ciebie 2 razy, to miałeś telefon wyciszony. Może ja was zostawię na chwilę. Nie, poczekaj. Ja mam tutaj spotkanie, randkę. A ty nam przeszkadzasz. Zachowujesz się okropnie. Proszę cię, idź do domu i mnie więcej nie kompromituj. Fabian, wynoś się i nie kompromisuj mnie tutaj już więcej. Tutaj gnoju ty jeden, ty. Zaraz przyjdę, ja co ci zrobię, ale wynoś się stąd. To nie jest złe dziecko. No, to fajny facet. Skończył studia, ma własną agencję tłumaczeń. On cię po prostu kocha i martwi się o ciebie. Tak, martwi się głównie o swój żołądek. A może wymyślił to jako pretekst, żeby przyjść i sprawdzić, czy u ciebie wszystko w porządku? No nie, nie wiem, ale zachował się okropnie. Zrzuciłbym to na garb jego wieku i braku doświadczenia, ale nieważne. Jest tyle innych rzeczy, które chciałbym dzisiaj z tobą omówić, wiesz? Jest tyle dużo ważniejszych rzeczy, o których chciałbym z tobą porozmawiać dzisiaj, kochanie. Na przykład... Czy może potrzebujesz ubezpieczenia? Mam zajebistą ofertę ubezpieczenia, tylko dla ciebie. Tylko oferta wyjątkowa dla ciebie. Randka z Adamem trwała aż do północy i potem Adam odprowadził mnie do domu. Aż do północy? Oni wchodzą do domu, a dom zrujnowany, zniszczony, wszystko pogryzione. Fabian troszeczkę jak piesek, którego się na zbyt długo samotnie zostawia i który zjada kanapę. Po romantycznej randce z Adamem, Alina wraca do domu. A co tu się dzieje? Co wy tu robicie? Dlaczego ty jesteś rozebrana? I co? Głupia wam teraz? Ja mówię wam, że pani Sabinka coś zbyt często chce rozbierać Fabianka. Proszę bardzo. A Fabian? Ja nie jestem rozebrana, ja... Fabian? Fabian zaczął mnie rozbierać i... No ale ja widzę, że ty w ogóle nie miałaś nic przeciwko temu. Ja nic nie planowałam, absolutnie. Ja po prostu przyjechałam, bo Fabian do mnie wieczorem zadzwonił. No ale jesteś starsza i powinnaś być mądrzejsza. Słuchaj, ale on się czuł bardzo samotny, wiesz? No. Dlatego zadzwonił, bo... wymarzyła mu się na kolacji jajecznica i z boczkiem, i ze szczypiorkiem, i... Tutaj chyba chodziło o jajecznicę z takim innym rodzajem boczku. Seks! No i zadzwonił po mnie. No i wyście sobie tak tutaj tą jajecznicę robili, tak? Wiesz, ja specjalnie przyjechałam, żeby wybić mu z głowy takie głupie pomysły jedzenia takiego tłustego pokarmu. Wiesz co, no, wiesz co, ja w ogóle nie chcę tego słuchać. Wyjdź z mojego domu. Wyjdź. A ty się ubieraj! Sabina, poczekaj! Gdzie nigdzie nie pójdziesz! Ale... Tu jest środek nocy, nie pójdziesz! Zostaw mnie w spokoju! Jest środek nocy, nigdzie w ogóle nie pójdziesz, za młody jesteś! Mala, mam 36 lat, zostaw mnie! Byłam w takim szoku, że nie mogłam spać całą noc. Nie mogłam uwierzyć, że moja najlepsza przyjaciółka uwiodła mojego syna. Następnego dnia obrażona na syna Alina postanawia wypytać go o jego relację z Sabiną. Nie dostaniesz jedzenia, dopóki nie odpowiesz na kilka moich pytań. Znowu szantaż? Tak, chcę wiedzieć, co zaszło między tobą a Sabiną. To jest mój dom i mam prawo wiedzieć, co się w nim dzieje. Nic nie zaszło, nie zdążyło zajść, bo przyszłaś. No dzięki Bogu, ta kobieta jest za stara dla ciebie. Czy ty wiesz, ile ona ma lat? Wiem. Jest dla ciebie za stara. Powinieneś się zadawać z młodszymi od siebie, a ta kobieta nic z tobą nie reprezentuje. Kiedy się lubiłaś? No, omotała mnie. Po śmierci mojego męża szukałam przyjaciółki, a ona to wykorzystała. No ale z drugiej strony pani Alinko, kto by to nie wykorzystał? Ma pani takiego seksownego syna! Ja bym zrobił wszystko, żeby się do niego dobrać. Absolutnie wszystko. I teraz już nie przestąpi progu tego domu. A ty masz się przestać z nią spotykać, rozumiesz? Jest bardzo ładna. Ładna? Zmarszczki ma! Niedużo! Nie pyskuj! Fabian, ja jeszcze nie skończyłam! Byłam zrozpaczona, że Sabina tak mnie zdradziła. Postanowiłam opowiedzieć o wszystkim Adamowi. Miałam nadzieję, że wspólnie znajdziemy sposób, żeby wybić ją Fabianowi z głowy.
Dwie godziny później, przygnębiona, Alina zjawia się w bistro Adama i opowiada mu, co się stało poprzedniego wieczora. Gdybym wtedy nie weszła, ona nie miała prawie nic na sobie. Że to się w głowie nie mieści. Ta lafirynda wredna była ubrana, ale ja się założę, że pod tym ubraniem była naga! Fabian jest młodszy od niej o 10 lat. To w końcu nie tak dużo. Oboje są wolni, nie są w żadnych związkach. Nikogo nie krzywdzą. No i zaiskrzyło. Ja w ogóle nie rozumiem Fabiana. Myślałam, że ułoży sobie życie z kimś na poważnie. No ja nie chciałabym, żeby on się zadawał z kobietą, która się nim tylko pobawi. Sabina taka nie jest. Znam ją. Poza tym czasami tak jest, że mężczyźnie podoba się kobieta kilka lat starsza. Tak jest w moim przypadku. Poza tym za bardzo przejmujesz się sprawami syna. Jest dorosły, musi zacząć dbać o siebie. A ty skup się na sobie. Czemu mi w tym pokoju muchy latają? Jakby rozumiem, że to jest dużo mięsa, które leży i się rozkłada, ale muchy od razu? Zrozumiałam, że częściowo to także moja wina, że syn się jeszcze nie usamodzielnił. Postanowiłam, że sama się zmienię i będę wobec niego bardziej stanowcza. Kolejnego dnia Alina robi drobne porządki, zastanawiając się, jak zmusić syna do ważnej rozmowy. Niespodziewanie w jej mieszkaniu pojawia się Sabina. No nie sądziłam, że będziesz miała taki tupet, żeby tutaj przyjść po tym wszystkim. Chciałam z tobą porozmawiać, a ty nie odbierasz ode mnie telefonu. Nie będę rozmawiać z kobietą, która chciała uwieść moje jedyne dziecko. Ale to twoje dziecko to jest już dojrzały mężczyzna, Alu. To jest mój synek, maluteńki, ma dopiero 36 lat. Może i ma siwe włosy, ale to jest dzieciaczek. Słuchaj, ja nie mam czasu, zaraz muszę wyjść. Wykorzystałaś jego naiwność. Ale ja nie planowałam tego, dziewczyno, no. Chciałam mu pomóc, wiesz. Wyleczyć z tej nieśmiałości do kobiet. No, nauczyć, pokazać, jak się randkuje, rozumiesz? Ty to w nauczycielkę się bawiłaś? To czego jeszcze chciałaś go nauczyć? Ale nie krzycz na mnie! Zresztą to on pierwszy zaczął mnie całować, a nie ja jego. To trzeba było mu powiedzieć, żeby przestał. Ale powiedziałam mu to, powiedziałam! No, nawet dwa razy mu to powiedziałam. Mówiłam tak, Fabian, przestań, przestań, no spokój się. Nie rozumiem, dlaczego nie przestał, błagałam go! Ale on jakoś tak, wiesz, objął mnie i nadal mnie całował, także... Ja nie chcę w ogóle tego słuchać! Przestań zwalać wszystko na mojego syna! Słuchaj, mówię jak jest. Ja nie planowałam tego. Chciałam uczciwie przyjść, porozmawiać z tobą, wytłumaczyć jej i obiecać, że już nigdy więcej nie spotkam się z twoim Fabianem. Zresztą wiesz, on dzwoni do mnie, cały czas do mnie dzwoni, ale ja nie odbieram od niego telefonu. Ja uważam, że ta nasza rozmowa nie ma sensu. Wiesz co, Alu, święta racja. Po prostu jesteś zaślepiona. Fabian, masz mi coś do powiedzenia? Postanowiłam skupić się na sobie i zapomnieć o humorach Fabiana i zdradzie przyjaciółki. Miałam nadzieję, że jak syn przez jakiś czas nie dostanie jeść, to zrozumie, że z mamą miał najlepiej na świecie. Chrysek, ona będzie mu co chwilę robiła te głodówki, nie będzie mu robiła jedzenia, to on w końcu umrze! Będzie zmuszony do jedzenia jajek na surowo, będzie po prostu brał jajko i tak... Następnego dnia Alina szykuje się na randkę z Adamem, nie zwracając uwagi na syna, który wyszedł w końcu ze swojego pokoju, mając nadzieję na domowy obiad. Nie ma obiadu? No nie ma i nie będzie. Mam dość usługiwania synowi, który jest takim niewdzięcznikiem. Ale przecież ja nic nie zrobiłem. No właśnie o to chodzi, że ty nic nie robisz. Tam w kuchni jest pełno książek kucharskich, to możesz sobie coś ugotować, a poza tym ty się musisz wyprowadzić. Dlaczego? Bo nie życzę sobie, żebyś obmacywał moje przyjaciółki w moim domu. Ale mamo! No co mamo? Musisz się wyprowadzić i koniec. Wynajmij sobie jakąś kawalerkę. Masz oszczędności, poradzisz sobie. Ale ja nie mam głowy teraz, do tego nie mam czasu szukać. No trudno, najwyżej zamieszkasz w hotelu. A teraz wybacz, bo ja muszę się skupić. Pierwszy raz tak ostro zwróciłam się do syna, ale chciałam, żeby zrozumiał, że ja całe życie nie będę mogła o niego dbać. Był dorosły i musiał się usamodzielnić. Tego samego dnia Adam odprowadza Alinę przez park po skończonej randce. Kobieta jest zauroczona nowym partnerem, ale rozmowę przerywa kolejny telefon od syna. To znowu Fabian. No się powinnaś w końcu odebrać. Nie. Olać go nie odbieram.
Mama, błagam, odbierz! Lodówka mnie przygniotła! Błagam, ja to umieram! Mama! On dzwoni specjalnie, nie nagrywa się, żeby nam zepsuć randkę. Ty sądzisz, że twój syn jest taki złośliwy? Wiesz, wiem, że to moja wina, bo zawsze byłam na każde jego skinienie, a teraz musi się przyzwyczaić. Święta racja. Wiesz, coś postanowiłam. Tak? Co takiego? Tak. Dam mu 2 tygodnie na wyprowadzkę. Pomogę mu się spakować, może do mnie przychodzić na weekendy na obiady, ale mieszkać musi sam. Pół godziny później Alina wraca do domu. Kobieta zamierza powiedzieć synowi prosto w twarz, co myśli o jego telefonach, ale Fabian nie chce otworzyć drzwi do swojego pokoju. Masz 2 tygodnie na wyprowadzkę! Będziesz mógł przychodzić do mnie w niedzielę na obiad, ale mieszkać będziesz sam! Koniec kochanej mamusi! Boże, co się stało, Fabian? No nie będę mama oszukiwał, próbowałem zrobić jajecznicę. Kuchenka mnie zaatakowała. Zrozumiałam, że syn do mnie dzwonił, bo potrzebował pomocy, a ja nie odbierałam jego telefonów. Miałam straszne wyrzuty sumienia. Muszę wezwać pogotowie! Ale po co? Nie trzeba. No, nawet mi chyba nie złamał. No ale jak nie trzeba? No zobacz, jak ty wyglądasz. Jak nie powiesz, kto to ci zrobił, to wezwę policję. Ale po co policję? Przecież nic się takiego nie stało. Znowu, mamo, przestań. Mama, ja ci wyglądam na 60, bo mi się nie wydaje. No ale jak to się nic nie stało? No zobacz, jak ty wyglądasz. Ja muszę coś zrobić. No to może, nie wiem, no może jajecznicę z kiełbaskami? Geniusz zbrodni! Jezu! Zaraz się okaże, że albo sam się pobił, albo to nie jest prawdziwe pobicie, to jest jakiś make-up i trochę sztucznej krwi. Po prostu jest głodny, chciał jajecznicę. I wiem, że to jest jedyny sposób, żeby ją dostać. Absolutny geniusz zbrodni! Absolut madman! No dobrze, zrobię ci jajecznicę z kiełbaskami, ale jak mi powiesz, kto cię tak urządził? No... Marek, syn Sabiny. Syn Sabiny cię pobił? Tam pobił zaraz, no. Sabina ma syna? To się dziwię, że nie pamiętam. Ja mam pamięć złotej rybki. Pamiętam ostatnie 3 sekundy, a potem się resetuje. Uderzył mnie ze 2 razy. Chciałem mu oddać, zamachnąłem się, nie trafiłem. Potem je chciał 3 raz uderzyć, ale jak zobaczył krew, to sobie odpuścił i poszedł. Ale gdzie to się stało? No, tu, w domu. Oczywiście najpierw nawrzeszczał na mnie, żebym się odczepił od jego matki. No ale przecież ty nic nie robisz, nie spotykasz się z Sabiną, prawda? Ale dzwonię do niej, tak? Dzwoniłem do niej parę razy w ciągu dnia, wieczorem, w nocy 15 razy dzwoniłem i... Marek mnie nazwał stalkerem. No to przestań do niej dzwonić! No nie mogę. No dlaczego? Bo tęsknię. I jako Sabina jajecznicę robi, to już nie wspomnę. Następnego dnia Alina zauważa na ulicy Sabinę. Postanawia stanowczo porozmawiać z byłą przyjaciółką o tym, co się stało w jej mieszkaniu poprzedniego wieczora. Sabina! Sabina! Ho, mukatte kuru no ka. Nigezu ni kono dio ni chikazuite kuru no ka. Jeżeli twój syn jeszcze raz zbliży się do mojego Fabiana, to wezmę policję. Ale o czym ty mówisz? No jak to o czym? Twój Marek pobił mojego Fabiana u nas w domu. Leciała mu krew z nosa. Marek, żartujesz? No ale uważasz, że to żart? Marego mało nie złamał mu nosa. Naprawdę? Ale złamał mu? No na szczęście nie, ale Fabian jest cały poobijany, ma siniaka na twarzy. Strasznie cię przepraszam za zachowanie Marka. Strasznie przepraszam za zachowanie Marka, naprawdę okropnie. Ale wiesz co? Marek od 2 lat w Wielkiej Brytanii jest. Bajo, jajo, bajo, jajo. Sam się pobił twój syn, żeby jajecznicę dostać. Słuchaj, ale on się wściekł na Fabiana, no. Słuchaj, byliśmy akurat w trakcie obiadu rodzinnego. Wiesz, omawialiśmy kwestię wesela. A Fabian... No ale co mój Fabian? No wydzwaniał do mnie bez przerwy po 15 razy. Jak nie wierzysz, patrz, mam wszystkie połączenia w telefonie. Słuchaj, ja ci obiecałam, że nie będę od niego odbierała telefonu. Patrz, zobacz. Widzisz? Patrz. Wszystkie są nieodebrane, nieodebrane, widzisz? Ja miałam nadzieję, że on w końcu się, wiesz, no znudzi i przestanie do mnie dzwonić, no. Ale jeżeli jeszcze raz twój Marek zbliży się do mojego Fabiana, to... Zgadzam się z tobą, masz rację. Słuchaj, przepraszam, ja obiecuję, że porozmawiam z synem, to już się nigdy więcej nie powtórzy. Powiem następnym razem Markowi, żeby dokończył robotę, a nie zostawiał Fabiana żywego. Proszę cię, przeproś ode mnie Fabiana, bardzo cię przepraszam. Ale ty musisz jak najszybciej zakończyć tą znajomość! Słuchaj, zgadzam się z tobą, tak, masz rację. Alu, ja cię przepraszam, ale ja w tej chwili jestem umówiona na bardzo ważne spotkanie, a już jestem spóźniona. Porozmawiamy innym razem, tak? Cześć, przepraszam jeszcze raz.
3 godziny później Alina wraca do mieszkania. Jest przerażona, bo z pokoju syna dochodzi bardzo głośna muzyka, a Fabian nie chce jej ściszyć i nie chce otworzyć drzwi. No otwieraj, chcę zobaczyć, czy siniak zbladł. Może trzeba zrobić okład. Chcesz wiedzieć, jak się czuję? Źle się czuję! Bardzo źle się czuję! A może ty masz jakiś wstrząs mózgu po tym pobiciu? Ty nic nie rozumiesz, wszystko zepsułaś i teraz Sabina mnie nie chce! A to o to ci chodzi! A to o to ci chodzi, wredny gnoju! Chcesz być szczęśliwy, znaleźć sobie kobietę życia, tak? Być radosny, założyć rodzinę? O nie! Nie w moim domu! Nie zgadzam się na to! To ci przejdzie, jesteś na nią zły? Nie jestem zły na nią, tylko jestem zły na ciebie i nic mi nie przejdzie, bo się zakochałem! W Sabinie? To mi się tylko wydaje, że się zakochałeś. Nic mi się nie wydaje, bo Sabina mi się już od dawna podoba, bo to jest bardzo piękna kobieta. To makijaż, dziecko. Ona się bardzo mocno maluje. Nie mów do mnie dziecko, bo jestem dorosły już od dawna. Poza tym ona też coś do mnie poczuła. Bardzo jej się podobało, jak ją całowałem. No ja w ogóle nie chcę tego słuchać. Po co ty się w ogóle wtrącałaś? Po co? Ty chcesz, tylko ciągle się wtrącasz i wtrącasz w moje życie. Bo chciałam ci pomóc poznać jakąś dziewczynę. No to właśnie znalazłem jakąś dziewczynę, kobietę, piękną i się w niej zakochałem i teraz nie mogę nawet jeść przez to. No w to akurat nie uwierzę. Autentycznie, ta matka co chwilę żartuje z tego Fabiana, z jego grubości i tak dalej, że on się w kompleksy nie wpadł. Zniszczyłaś nasz związek, wszystko zniszczyłaś. No Fabian, gdzie ty idziesz? Stój! Jest już późno, gdzie ty idziesz? Wracaj natychmiast, Fabian! Fabian! Byłam przerażona, gdy Fabian wybiegł z mieszkania. Było już bardzo późno. Bałam się, że znowu ktoś go pobije, albo stanie się jeszcze coś straszniejszego. Po wyjściu z domu Fabian wysłał Alinie tylko jedną wiadomość, żeby się nie martwiła, i wyłączył telefon. Kobieta nie przespała całej nocy, czekając na jego powrót do domu. Fabian? Synku, gdzie ty byłeś? Sabina? To ona, niszczycielka ogniska domowego! Mamo, możemy wejść? Wszystko ci wyjaśnimy. No wejdźcie! Byłam w szoku, że Fabian zjawił się dopiero rano i to z kobietą, której zabroniłam się z nim spotykać. Chciałabym wyjaśnić ci. No... My... tę noc spędziliśmy... razem. A gdy my uprawialiśmy miłość, to mój synek Marek był w pokoju obok i całą noc płakał, jak musiał tego słuchać. I tym sposobem zapewniłam mu terapię na co najmniej 10 lat. Co takiego? No musieliśmy sobie to wszystko wyjaśnić. I wyjaśnialiście sobie całą noc? Prawie. Później zajęliśmy się czymś innym. Nikt nie pytał! Dziwny flex. No i potem stwierdziliśmy, że pasujemy do siebie jeszcze bardziej, niż nam się to na początku wydawało. No, Fabian to jest prawdziwy mężczyzna. Co ty mówisz, Sabina, w ogóle? I dlatego chciałbym, żebyś wiedziała, że się kochamy i że w związku z tym ja się do Sabinki wyprowadzam. Słucham? Ale o co chodzi? Przecież sama chciałaś, żebym się wyprowadził. Sabinka ma duże mieszkanie. Marek się wyprowadził do narzeczonej. A twój syn o tym wie, czy będzie znowu bił mojego syna? Ale Marek mnie przeprosił. Ja dzwoniłam do Marka, wiesz, rozmawiałam z nim, wyjaśniałam i on to wszystko zaakceptował. Fabian uświadomił mi, że miłości, która nas łączy, nie można zniszczyć. A 10 lat różnicy to nie jest tak dużo. Dawno nie widziałam Fabiana tak szczęśliwego. Wiadomość o jego związku z Sabiną to był dla mnie prawdziwy szok. Ale zrozumiałam, że oni naprawdę się kochają i że Sabina wcale nie bawiła się jego uczuciami. Następnego dnia rano Alina pomaga podekscytowanemu synowi w pakowaniu rzeczy. Fabian nie może się doczekać zamieszkania z nową partnerką i bardzo przeżywa przeprowadzkę. Oddaj mi tę koszulkę, no. Ale nie oddam ci, wezmę ją sobie na szmaty. Będę tutaj myła okno w pokoju, to się przyda. Ale jak na szmaty, jak to jest moja pamiątkowa koszulka? Ale kawałek spranego materiału i nic więcej, no. A tutaj z tymi komiksami to też przesadziłeś. Wow. Matka, wszystko, ale komiksów nie ruszaj, dobra? Szanujmy się. Figurek kolekcjonerskich też nie dotykaj. Weź kilka książek i wystarczy. Komiksy biorę wszystkie, książki biorę wszystkie i płyty też biorę
wszystkie. O Boże, jaki ty jesteś uparty. Mam nadzieję, że Sabina z tobą wytrzyma. A co myślisz, że nie wytrzyma? No nie wiem. Po pierwsze, nie zamykaj się w swoim pokoju, bo kobiety lubią pogadać. Nie pytaj ciągle, kiedy obiad, kiedy kolacja. O, ale jak jesteśmy już w tym temacie, to mama, kiedy obiad? Trochę głodny się robię. Jeśli jesteś głodny, idziesz do kuchni, przygotowujesz sobie sam i pytasz jeszcze Sabinę, czy też ma ochotę. Zrozumiałeś? No tak. Po drugie, nie rozrzucasz wszędzie swoich ubrań i nie nosisz gazet do ubikacji, bo lubisz rozwiązywać krzyżówki. Tak? Tak. Po trzecie, pamiętaj, żeby się golić i czesać. Bo jak czasem wychodzisz ze swojego pokoju, to wyglądasz jak neandertalczyk. Wiem, ale... Ona to właśnie we mnie lubi. No i to mnie właśnie najbardziej dziwi. No ale Sabinka akurat kocha takiego brutala. Jak się nie myję i taki dziki jestem. Mówiła mi dosłownie, że najbardziej mnie kocha wtedy, gdy czuć moje krocze z 5 metrów. 2 miesiące później Alina przychodzi na kolację do bistro prowadzonego przez Adama. Kobieta nie spodziewa się, że Adam ma dla niej niespodziankę. Spodziewasz się jeszcze kogoś? Myślałam, że będziemy sami. Jezus Maria, ale słodyczy! Ale sam bym to zjadł, okej? Okay? Umów się, sam bym to zjadł, bez problemu. Mam dla ciebie małą niespodziankę. Niespodziankę? No tak, czekaj. Chodźcie już, chodźcie! I nagle wchodzą policjanci, bo Adam był podstawiony od początku. Chciał złapać Alinkę za handel narkotykami. To byłby największy plot odcinka. Normalnie M. Night, szalalala, ding ding dong. Zjecie z nami kolację? Z wielką przyjemnością. Ale najpierw zrobimy zdjęcia. Jakie zdjęcia? Alinko. Alinko, chciałem cię zapytać, czy wyjdziesz za mnie. Kocham cię i proszę cię o rękę. Ale ja się w ogóle nie spodziewałam. Ale to mów, mamo, jaka jest twoja decyzja, bo tu ktoś głodny jest, jak zwykle. Fabian, zamknij się. Nie wszystko musi się obracać wokół twojego głodu. Twojej mamie właśnie się oświadczył mężczyzna. Daj jej mieć tą chwilę dla siebie. No oczywiście. Ja też cię kocham, zgadzam się. No ale z tym ślubem to chyba możemy jeszcze poczekać. Tak, w ciągu ostatnich 30 sekund jestem z tą zaręczona, zmieniam zdanie, już cię nie chcę. Ale to co, już mnie nie chcesz? Ale to co ty, mamo, chcesz żyć na kocią łapę, a mnie tutaj swatasz? Daj przykład. No skoro tak, no to nie mam wyjścia. Świetnie się wszystko ułożyło. Mama nie jest sama, a ja się zakochałem. Pozostaje mi tylko nauczyć się gotować i zadbać o formę. Etam! Możesz być gruby i szczęśliwy także, Fabian. Nie da się inaczej wmówić. Dziękuję wam, kochani, za oglądanie dzisiejszego odcinka Trudnych Spraw. Powtórzę jeszcze raz, widzowie, nienawidzę was za wysłanie takich odcinków. Bo gruby człowiek, śmieszne, Paweł też jest gruby, ha, 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 ha. Ale przyznam też jednocześnie, że ostatecznie to była bardzo ładna historia miłosna i ciekawy odcinek, całkiem ciekawy. Pamiętajcie, kochani, że jeżeli macie jakąś lekcję wyciągnąć z dzisiejszego odcinka, jakiś taki wniosek na koniec, to tym wnioskiem powinno być to, że każdy z nas zasługuje na takiego swojego Fabiana. Każdy z nas na takiego zasługuje. I nie dajcie sobie wmówić inaczej. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Jak zawsze, koniec, zapraszam na mojego Instagrama. I do zobaczenia niedługo w następnym odcinku. Czołem. Ale sobie zamówię teraz burgerka w Max Burgerze. Odkryłem o samym Max Burgera. Jezu, jakie pyszne gówno. Chryste, panie. Stopy? Stopy? Ktoś powiedział stopy? To było tak k***o posiedzone, że było perfekt.